Dzień dobry Państwu. Nazywam się Robert Włodzimierz Przybyś. Jestem refleksologiem od 13 lat. Wykonywałem mnóstwo zabiegów gabinetowych, ale też szkoliłem w Polsce, w Europie, na przykład na Bałkanach i w Azji, w rejonie Zatoki Perskiej chociażby, gdzie 10 razy podróżowałem do Omanu i pracowałem z trudnymi przypadkami zaburzeń neurologicznych głównie. Pomyślałem, że mogę się podzielić z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, jeśli chodzi o refleksologię, we wzmacnianiu odporności. Jesteśmy w trudnym momencie, zmagamy się z koronawirusem. Mnóstwo osób siedzi w domach, ogląda telewizję. Mogłoby ten czas wykorzystać między innymi na stymulację niektórych stref odruchowych. Tutaj pomyślałem przede wszystkim o rękach. Bo dzisiaj chcę zająć się tak naprawdę jedną strefą i pokazać, jak ją stymulować. Strefą na ręce, w okolicach kciuka, poniżej palca wskazującego, w tym obszarze między pierwszą a drugą kością śródręcza. Jak wykonać tę stymulację refleksologiczną? Już pokazuję troszeczkę kremu na rękę. Rozcieramy na obu rękach i pracujemy. W jaki sposób? Muszę przytrzymać tkankę, bo inaczej mi ucieknie, więc umieszczam tutaj mój kciuk, a z drugiej strony pracuję krótkimi, ale mocnymi i głębokimi ruchami w kierunku palca wskazującego. Nie na ukos, to jest akurat źle wykonany ruch. Zalecam pracę prosto do palca wskazującego, w jakichś trzech, nawet czterech liniach. My, refleksolodzy, szukamy w tych strefach złogów podskórnych, które nam mówią, że warto pracować. I tutaj bardzo często w tej strefie znajduję takie zgrubienie, stwardnienie podłużne, które zalecam, żeby rozpracowywać. Na jednej ręce i symetrycznie na drugiej ręce. Jak długo wykonujemy taką stymulację? Myślę, że 3 razy dziennie po 3 minuty, czyli razem 9 minut dziennie, to nie jest duże obciążenie dla Państwa, a może przynieść realną poprawę odporności. Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, co ten człowiek opowiada, to refleksologia to pseudonauka, nie ma co tego robić. Powiem tak, prowadzę gabinet 13 lat. Nie da się prowadzić jakiegokolwiek gabinetu przez 13 lat, nie mając efektów. I myślę, że ten jeden argument powinien wystarczyć. A jako przykład mogę dać przykład samego siebie. Kilka lat temu zachorowałem, to była infekcja wirusowa, jakaś grypa, sezon grypowy. Wracałem do domu późno wieczorem z miasta. Poczułem, że już rozkłada mnie temperatura, miałem dreszcze. Zmierzyłem 39 stopni, zdążyłem tylko wpaść pod kołdrę. Jeszcze dodatkowy koc, coś do picia i szczerze mówiąc już nie chciało mi się w ogóle spod tego koca, spod kołdry wydostawać. I pomyślałem, co ja mogę zrobić, już nie wyjdę spod tych przykryć. Co mam pod ręką? No właśnie swoje ręce. W związku z tym zacząłem intensywnie masować. Z jednej strony 5 minut, z drugiej strony 5 minut. Kiedy dotknie nas coś takiego jak infekcja, to po prostu te strefy robią się jak kamienie, są bardzo twarde. I wtedy trzeba sporo wysiłku tak naprawdę, żeby zmiękczyć tkankę. Ale udało mi się to. Czyli pracowałem 5 minut z jednej strony, 5 minut z drugiej. Tak, zmieniałem te strony i mniej więcej po godzinie zasnąłem. Także już nic więcej nie zrobiłem. Obudziłem się rano bez żadnych objawów. Ten mój sposób potem rozpropagowałem i wiele osób sobie w ten sposób radziło przy infekcjach, również z dobrym skutkiem. Oczywiście nie przypisuję sobie wielkich zasług tutaj w sensie wymyślenia tej metody, bo punkt JG4, punkt czwarty na meridianie jelita grubego jest powszechnie znany jako taki, który bardzo mocno oddziałuje na nasz układ odpornościowy, a z medycyny koreańskiej znamy strefę na rękach, która ma powiązanie z układem odpornościowym, więc w tak prosty sposób, blokując i przetrzymując ten punkt od strony grzbietowej, a tutaj rozpracowując te strefy,
działamy na tę odporność i po prostu ją poprawiamy. Także nie życzę Państwu infekcji, ale jeśli już się zdarzy, to nie 3 razy dziennie po 3 minuty, tylko dużo więcej pracy zalecam. I tak w ogóle obyśmy nigdy nie doświadczyli takich sytuacji, które oglądamy w mediach. Niech nas ta infekcja nigdy nie dotknie, tego Państwu życzę, ale na wszelki wypadek dzielę się chociaż tym drobiażkiem. Myślę, że jeszcze wymyślę coś za dzień, dwa, może trzy, co jeszcze można zrobić w tej sytuacji, ale na razie wrzucam coś takiego i z najlepszymi życzeniami rozstaję się z Państwem. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.